Cześćko! Z tej strony... Ferka, ferka. Zapraszam Was dzisiaj na podróbę gry That's Not My Neighbor w Roblox. Wersja Robloxowa nosi tytuł That's Not My Robloxian i z tego co widzę nie będzie tutaj firmy sprzątającej DDD, tylko Cat z angielskiego kot. Na razie mamy dostępny tylko jeden tryb gry, czyli pojedynczy gracz, ale tutaj jest informacja, że wkrótce pojawi się też tryb wieloosobowy. Jestem strasznie tego ciekawa. Mamy też sklep Dodaj Siebie. Ja będę mogła być tutaj mieszkańcem za 250 Robuxów. O, jest nawet Luffy, wspomniany kapelusz. Ej, dawajcie, kupimy siebie. Uwaga, postacie nie pojawiają się, dopóki nie zaczniesz nowej rundy. Ale ja jeszcze nie zaczęłam nowej rundy, więc może będę tutaj. No zobaczymy, czy się pojawię, czy też nie. O, samouczek, checklista. Dobra, informacje, jacy mieszkańcy są na liście. Chyba zasady raczej będą te same. O, stempelek będzie inny, będzie kotek, jak od tego skrótu, cat. I inny rok chyba mamy, 2012, więc trzeba będzie też sprawdzać datę ważności dokumentu. Dobra, możemy go wyłączyć i lecimy z pierwszym tutaj sąsiadem, z kotkiem. Zobaczcie, on nawet ma tutaj koszulkę I love cats. O, jest tutaj na liście. O, ja będę nawet na liście. Będę mieszkała w 601 apartamencie, czyli na 6 piętrze. Jest tutaj ten gościu, Denis, codzienny, odcinek, a czemu odcinek 103? Co to, film jakiś? Jest Denis, okej, okay, jest pieczątka, data ważności dokumentu 2022, okej, okay, okej, okay, stempelek jest. Jestem istotą budownictwa? Przychodzę z mojej pracy jako... Jako weterynarz, okej, ja przeczytałam z początku jako wegetarian. Apartament 103, czyli zakładam, że to będzie piętro pierwsze. Denis, no dobrze, zaraz sprawdzimy numer dokumentu. Brązowe włosy, zawsze nosi kota, niebieska koszulka. Wyciągnij język, a, że ma język na wierzchu i kocha koty. No dobra, chyba się wszystko zgadza. Sprawdzimy numer dokumentu, 12182. O, nie znika to, super, i końcówka się zgadza. Mieszka z panem Albertem Flamingo. A pan Albert Flamingo to nie jest youtuber? A dawajcie sprawdzimy, czy działa telefon. 0103. I zobaczymy, czy pan jest w mieszkaniu, czy pana nie ma jeszcze. Powinien tamten odebrać Flamingo, chyba że on też jest na liście, jeszcze nie ma go w mieszkaniu. A jest, mówi Albert Flamingo. Denisa nie ma jeszcze w domu. Okej, okay, czyli jest u mnie, czyli chyba się wszystko zgadza. Możemy tutaj oznaczyć na checkliście, że wszystko się zgadza. No to idź tam do swojego współlokatora. A, tu się automatycznie drzwi zamykają. A co ty masz na głowie? Jakąś ośmiornicę? Jesteś tutaj na liście? W ogóle nie ma. Ej, ale tutaj jest ten Milkman, Franciszek Mleczarz. On też był w oryginalnej wersji. Tego tutaj z kałamarnicą na głowie nie ma. Jared Pomarańczowy, co to jest za imię? No dobra, ważność dokumentu jest. Zaraz się zapytamy, dlaczego nie ma go na liście, ale zobaczcie, czego tutaj brakuje. Nie ma tutaj pieczątki kota. I co ja teraz z panem mam zrobić? ID dał, wygląd. No dobra, zerknijmy, gdzie ty mieszkasz? Apartament numer 102. No dobra, zawsze ma czapkę z kalamburem? Chyba z kałamarnicą. Czarne włosy, nosi okulary. No powiedzmy, że się zgadza, ale brakuje tutaj pieczątki. Zobaczcie, tu jest pieczątka, a tam nie ma. Wygląd może się zgadza. To się tak nie za bardzo zgadza i nie ma cię na liście. No, entry request, no dałeś. Ale się nie zgadza, bo nie ma pieczątki. Co ja teraz mam z tobą zrobić? No nie wpuszczę cię, nie ma takiej opcji. Nie sprawdzę jeszcze raz. Nie, 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 dzwonimy na inny numer. 1188 teraz. 1188. Posprzątacze. Ej, zobaczcie, on ma strój kotka, taki kombinezon, urocze. Ej, powiem wam, że jak na podróbę gry, to jest naprawdę całkiem okej. Okay. Bardzo dobrze odwzorowana i za darmo. Sierżant super, dobrze, ważność dokumentu się zgadza. Pieczątka tutaj tym razem jest. Masz czapkę rekina w ogóle? Sierżant super, odcinek 303, czyli trzecie piętro. Okej, okay, mieszkasz z jakimś minimajkiem, mistrzem Majkiem. Zawsze nosi kapelusz rekina, uśmiechnięty. Niebieska koszulka, numer dowodu może sprawdzimy, co? Gdzie ty masz ten numer dowodu? 239-370-6039. To się zgadza, co? Wszystko się chyba zgadza, możemy go wpuścić. Nawet już nie sprawdzamy tej checklisty. O, zobaczcie, automatycznie się od razu drzwi zamykają, więc nikt nam tutaj nie przemknie. Kto teraz? Co taka cisza? Czemu nikogo nie ma? Czy ja coś popsułam? O, o! Co się dzieje? Czy ja już zbugowałam grę? Może ja miałam przyjść, ale ja siedzę tutaj, więc nie przyjdę.
A jak zadzwoniłem po sprzątaczy 1188? No bo nikt nie przyszedł, to może jakiś duch? Ekstrakcja klonów zakończona. Możesz kontynuować swoją pracę, ale nawet nikt nie przyszedł! To jakiś błąd chyba jest, gra jeszcze nie jest dobrze dopracowana. Hello, hello, kim ty jesteś? Dlaczego nie dałeś entry requesta? Zły przerwa i brak ważności dokumentu, czyli jest to ewidentnie jakiś klon. A, on jest tutaj, no ale ani entry requesta, ID się nie zgadza. Dobra, daj mi entry requesta, może zapomniałeś, co? A, czekajcie, tak mam to znaczyć. Dobra, zapomniał. Tutaj jest pieczątka. Ale dlaczego w ID nie zgadza się? No, dlaczego daty nie ma? Nie widzę nic złego z moim ID. To co, ja może mam zadzwonić do twojego apartamentu? Co, panie? Tutaj, a, kto ten powinien odpowiedzieć? 0201. A, zaraz tu zadzwonię, się zapytam, czy ty jesteś w domu, czy cię nie ma. Ale skoro nie ma daty ważności dokumentu, no to sorry, ale nie przejdziesz koło mnie. Chyba nikogo w domu nie ma, bo nikt nie odebrał. I tak cię nie przepuszczę. Dzwonimy! Alarm! Alarm! Szybko dzwonimy! Dzwonimy 1188, bo ekipę sprzątającą. Nie wiem czemu, ale tam więcej emocji w tej oryginalnej grze było. Tutaj takie, wiecie, jest wszystko... Ta grafika taka zbyt przyjazna, tam jednak to lepiej wyglądało, ale ta jest za darmo, ale tamta kosztowała tylko 15 zł, więc zastanówcie się, czy nie chcecie wesprzeć takich, wiecie, tutaj innych twórców oryginalnych, bo to jest podróba. Ja nie wiem, czy oni mają zgodę od tamtych. Dobra, ważność dokumentu się zgadza, przyszedł pan mleczarz. No dobra, jesteś tutaj na liście. Czekajcie, piętro numer 1 to powinno być. Czyli odcinek. To nie jest odcinek! Spokój! Zmęczone oczy, niewielkie zmarszczki, zawsze nosi czapkę, biały strój i nosi muszkę. No chyba się wszystko zgadza, no ważne. A, numer dokumentu jeszcze sprawdzimy, co? 721 końcówka i początek jakiś na 8. No, chyba się zgadza. To możesz wejść, przypuszczam cię. Idź odpocznij, bo masz bardzo zmęczone oczy. O panie, kim ty jesteś? W ogóle inaczej się wszyscy nazywają. Asimo więzienie. Asimo więzienie. Co to za nazwy są? Data ważności dokumentu się zgadza, pieczątki są. 201, czyli piętro numer 2. On jest złodziejem? Zawsze nosi czapkę, okulary, ma brodę. No dobra, wygląd nawet się zgadza, ten pan jest złodziej. Nie chciałam może tego wiedzieć. Pieczątki są, no dobra, nie dzwonimy już do apartamentu, wpuśćmy go. Najwyżej zobaczymy, jak się zakończy tutaj mój żywot w tej części. Czy ty jesteś tutaj na liście? Jest. Eliasz Rysunek, mieszkanie 203. Eliasz Rysunek. Jeszcze z jakimś Kevinem mieszkasz. Blond włosy, uśmiechnięty, nosi okulary. No to się zgadza. Nie, dobra, zgadza się, ważność dokumentu, już myślałam, że nie. To numer jeszcze może sprawdzimy. 15718-0286. Okej, zgadza się i jesteś na liście. No jesteś na liście, dobra, odczekujemy naszą listę tutaj i zapraszam do mieszkania. A szybciej idzie, nie? Tutaj mniej szczegółów jest, ale właśnie te postaci powinny mieć jakieś pieprzyki. Co to jest? Roblox 1. A jakaś data, coś, nic? On naprawdę się tak nazywa? Roblox? Nazwisko tak ma. 302 mieszkanie. I czekajcie, muszę pozamykać tutaj te foldery. Roblox z Dawidem Budowniczym mieszka. Zawsze nosi czapkę, jest uśmiechnięty i ma czarną kurtkę. No się zgadza, ale brakuje tutaj niestety ważności dokumentu, więc zaraz się go zapytamy o ID, dlaczego się nie zgadza. Mój identyfikator? Nie widzę żadnego problemu z moim identyfikatorem, ale ja widzę problem, więc... A mogę, można mu otworzyć, chciałam zobaczyć reakcję. Dobra, nie, dzwonimy na 1188. Ile kosztuje pomiń osoby tutaj? 25 robuxów i kup postacie. A, czyli tutaj można jeszcze dokupić sobie, okej, okej. O, dinozaur! To jest ten Mike chyba, mini Mike, czy nie? A nie ma cię na liście? Ale ty mieszkałeś z tym rekinem chyba, na którym piętrze? O, panie! Co to za ważność dokumentu? 1567 rok, no nie! Mini Mike jest, 303 mieszkanie. On pracuje jako chłodziarka zbożowa? Co to znaczy w ogóle? Numer dokumentu też jakiś taki krótszy jest, nie? 614, a no rzeczywiście, no ale no nie, no to data w ogóle się nie zgadza. Dobra, zapytajmy się o to ID. No, twój identyfikator. Jak to nie widzisz problemu ze swoim?
swoim identyfikatorem. Panie, mamy rok 2012. W tej grze oczywiście. Dzwonimy na numer alarmowy po tych sprzątaczy kotkowych. 1188. To chyba był jakiś podróżnik w czasie, nie? Ewidentnie. Super te stroje zrobili. Te kotki takie. O, hello, hello, teraz ty jak mysz wyglądasz. I co, nie ma cię na liście. Ale przynajmniej masz... A, pieczątki nie masz! Panie, krek stwórz! Dobra, najpierw się zapytamy, dlaczego nie macie na liście. O, chyba się zdenerwował! To tutaj też tak zrobili, że te postacie mogą się zdenerwować? Ojejka, nie wiedziałam! No dobra, no ale i tak się twoje ID nawet nie zgadza. No i co ty masz na to? Na wytłumaczenie, dlaczego nie masz pieczątki? Nie, dobra, on nie wygląda przyjaźnie, zadzwonimy od razu. Nawet nie ma co chyba z nim dyskutować więcej. Jeszcze mi tutaj wejdzie do mojego biura. Pomocy, pomocy! Kotkowi przyjaciele, posprzątajcie tego pana! Ja już go nie chcę. Dobra, można kontynuować swoją pracę. Kto kolejny? Czy ja w ogóle tutaj przyjdę, czy nie? Ja przecież siebie kupiłam, a dalej mnie nie ma. A pan rogaty chyba był tutaj. Nikilis Klatka. Nikilis Klatka, no dobrze. No panie, no co to za ważność dokumentu jest? 1941 rok, to dlaczego? Co się dzieje z twoim ID? Dlaczego taki rok masz nabity? Nie widzę nic złego w moim ID. A pod którym ty mieszkasz? 104. Przykro mi, ale nie mogę cię wpuścić. Muszę zadzwonić znowu do sprzątacza. No nie ma opcji. Nie przejdzie to. Chyba, że nagle cudem by zmienił tą datę. Jakbym podniosła drugi raz ten dokument i by miał inną datę, by podmienił. Powiedziałby, że się pomylił, dał swojego dziadka na przykład dokument. Ale dziadek pewnie zakładam, że się na pewno tak nie ubierał, tak jak on. O, czekajcie, bo on już kiedyś był. Zły, przerwa. Czy ja go nie wpuściłam ostatnio? Chyba, że nie miał pieczątki. Czekajcie, nie dał ID. Może zapomniał, dobra, zapomniał. Data ważności się zgadza. Zły, przerwa. Na którym piętrze pan mieszka? Na drugim. I odcinek, apartament 201. On jest policjantem, zawsze nosi czapkę, okulary, taka prosta twarz, słuchawki i szary sweterek. No to się zgadza, ale coś na okularach on ma napisane w ogóle, ale tutaj też. A tutaj też tak ma? Tak, ma jakiś napis na tych okularach. Dobra, sprawdźmy może numer dowodu. Tak, 110. Zgadza się niby wszystko, ale ja bym zadzwoniła do tego apartamentu, wiecie? 0201. Bo coś mi tutaj nie pasuje. Ja pamiętam, że się pojawiła już taka postać, ale nie pamiętam, czy go wpuściłam, czy nie. Dobra, mówi ten tutaj złodziej. Jeszcze tego nie ma w domu. Dobra, czyli może wtedy nie wpuściłam go? Czy on był? Nie. A może to ktoś podobny był? No dobra, no to się chyba zgadza. Wydaje mi się, możesz wejść. No że ja tutaj zginę marnie. O! Mam nadzieję, że tym razem poprawię, no ale... No dobra, dowód poprawiłeś, okej, ale dlaczego nie dałeś entry requesta? Dobra, jak zwykle zapomniałeś, no co ty nie powiesz. 104 mieszkanie, czyli piętro pierwsze, okej. Zawsze nosi czapkę, okulary, czerwona koszulka. Co mi tu miga? A, bo ja myszką na telefon tutaj przeciągam. Wydaje mi się, że jest okej. Numer dowodu sprawdzimy. 184-8960. Dobra, można puścić chyba go. On mieszka sam, więc nawet się nie dowiemy od nikogo. O, mamy koniec! I... Przyłapano klony 6. Zabici Robloxianie 1! O nie! Ranga jako. Jako tako. To jestem ciekawa, kogo ja tutaj zaciekałam z tego Robloxiana. A jak kliknę szczegóły? Aha, w szczegółach nic nie ma. Kurczę. Ale ja się nie pojawiłam, ja siebie wykupiłam i się nie pojawiłam. No to powiem wam szczerze, ja wolę jednak oryginalną wersję. Fakt, ta jest za darmo, tamta kosztuje około 15 zł, ale no wiecie, tutaj jest wszystko skopiowane. Też wydaje mi się, że ta oryginalna wersja jest trochę trudniejsza, bo trzeba się bardziej przypatrzyć na szczegóły. Tutaj jednak, no wiecie, wlatuje wam po prostu inna postać, taka w stylu robloxowym. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!